Jeszcze nazywam się Władysław Stef, jestem lekarzem psychiatrą, to jest pani doktor Zofia Pontowska, też jest panem psychiatrą. Zapoznaliśmy się tutaj z panem wnioskiem. No i chcę panu powiedzieć tak, że my nie zgadzamy się na badanie pana w obecności jakiejkolwiek innej osoby. W związku z czym ma pan prawo w tej chwili zdecydować, czy poddaje się pan badanie? Nie, odmówię z tego względu i powiem dlaczego. Tutaj nie, proszę się informować. Dlatego, że ja zostałem za każdym razem przez biegłych troszkę nieoszukiwany. Robiono za nim proszę sobie okazję. Zresztą tutaj gdybyśmy uwagę w sądach, pomija się najistotniejsze po prostu treści, czyli panie po prostu sprawę weszli się z tego. Panie Rafał, tak? To nie występ w telewizji, tylko rozmowa z nami. Na razie uzgadniamy warunki brzegowe. Chodzi o to, że jeżeli pan mówi, że nie zgadza się pan na badanie... Przepraszam, pan włączy tą kamerę. Nie. Pan z kim jest synem? Synem. Pan jest synem. Pan zdaje się, że jest umysł własnowolniony, określony stopniem umiarkowanym, więc nie wiem, czy pan wie, co robi. Nie wiem, pani, co robi. To jest moja po prostu prośba. Mamy po prostu z sobą dobry po prostu kontakt. Mamy i ja przeszedłem zbyt wiele po prostu pokorzeń przykrości. Panie Rafał, czyli rozumiem, że nie zgadza się pan na badanie tylko i samodzielnie. Nie. Z uwagi na to, że nie ma po prostu zaufania do biegłych i pokażę pan, dlaczego. Nie, chwileczkę. Zaraz panie Rafale, w związku z czym chcę panu powiedzieć, że my nie zgadzamy się na badanie pana w towarzystwie czy w obecności jakichkolwiek innych osób. W związku z czym na dzisiaj kończymy. Dobrze, a ja tylko chciałem jeszcze po prostu pokazać. Nie, czy pan mnie słyszy? Słyszę. Nie podejmujemy się badania i rozstajemy się w tym momencie. Dobrze, ale chciałem proszę pani, ja zostanę pobity przez policję, biegi opinowani po prostu. Badania nie ma. Chciałem po prostu pokazać, każdy raz jest ten sam scenariusz, jestem oszukiwany. Proszę, nie dopuszcza się mnie po prostu do głosu, to jest trzeba. Czy pan mnie słyszy? Ja wiem, ale wy po prostu musicie wydać opinię, a ja chciałem po prostu wam powiedzieć dlaczego. O. Halo. Po pałce, o tarcie, zadrapanie, co to jest? Czy pan mnie słyszy? No dobrze, to robić i czy pan nie słyszy? Słyszę. W takim razie nie podejmę się badania i się rozstaję. Dobrze. Nie ma takiej możliwości, żeby badać zdrowie psychiczne w obecności kogokolwiek postronnego. Nie ma takiej opcji. Więc Sekundę. Nie ma takiej opcji, w związku z czym dzisiaj bada nie będzie. I koniec. Rozstajemy się, szkoda tutaj wstępu sobie języka i dalszego czasu. To dołączymy do... To możemy dołączyć, tak? Tak. To dołączymy do... Tak. A to? Co pan dał? Do zaznajomienia się? To po prostu warto tutaj... Zostawiam, żebyście po prostu mój problem na wasz ten zrozumieli, bo ja wychodzę za osobę... To jest pan. Chciałem tylko zwrócić uwagę, nie że... Nie zwracam uwagi, bo nie ma badania. Dziękujemy panu bardzo. I teraz chciałem tylko ustalić, że będziecie wnioskować o... Nic nie będziemy wnioskować, bo nie było pytania. Napiszemy, że nie było pytania. To czy czyni będę u was w psychuszce pewnie? Nie wiem, co pan wciska. Nie ma żadnej psychuszki, nic panu nie wnioskujemy. Po prostu badanie się nie odbywa, bo jest to niemożliwe, aby się odbyło w obecności innych osób. No i bardzo dobrze. W każdym razie dogadaliśmy się, bo ja nie dogadaliśmy się. Postawiłem po prostu jasno i wiem, że zawsze opinia wychodziła odpowiednio wyprofilowana. Ale pan Dominik już mówi rzeczy, o które nas w ogóle nie dotyczą. Nie ma dzisiaj badania rozstrzygnięcia. Dobrze. To też troszkę mojego czasu i kosztów, jakie poniosłem, bo mówię jednak, przyniosłem tutaj poważne po prostu materiały dowodowe, że żyjemy w kraju bezprawia. Dziękuję bardzo, to wszystko. Dziękuję również. Do widzenia. Przepraszam. No nie tak miało wyjść, ale... Dziękuję.